3, 2, 1, 0. Szczęśliwego nowego roku! Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 26 odcinku Neurofreaków. Ponad ćwierć. Mówiliśmy to już raz, bo nagrywam ten odcinek drugi raz, ale. Dobra, jeszcze raz tego. To było niepotrzebne. Znaczy, żart już nie było tak samo drugi raz. Nie. Dobra, to po prostu zwykłe, basicowe przywitanie. Nic poza tym. Nic zabawnego. Ok, jeszcze raz. Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 26 odcinku Neurofreaków. Tutaj Wasi ulubieni neuroterapeuci Patryk Sobotka, Maciej Duczyński. Słuchajcie, jest magiczny okres pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem, a Nowym Rokiem, początkiem Nowego Roku. I to jest taki okres, gdzie wystarczy wejść na chwilę na social media. I ten moment to jest moment podsumowań ubiegłego roku i snucia planów, marzeń i jakichś aspiracji na kolejny rok. I stwierdziliśmy, że zrobimy takie podsumowanie, nie do końca osobiste, dlatego że będziemy mówić o zespole, o firmie, teamie, całym tutaj projekt Massage, naszym biznesie, aczkolwiek trochę prywaty wrzucimy w to. Wrzućmy, taki, a co tam? Taki, wiesz, no nie jest taka prywata, tylko taka prywata, no wiesz, będziemy mówić trochę o naszych szkoleniach, które my robiliśmy, jakby planów na swój rozwój i tak dalej, więc to jest taka trochę służbowa prywata, nazwijmy to tak. Okay. Więc będzie podsumowanie z zeszłego roku, będą plany na 2021 i będzie o trendach, słuchajcie, o trendach fizjoterapii. Myślę, że jesteśmy w stanie oszacować, co będzie działo się w następnym roku, jak on będzie wyglądał pod kątem zainteresowań ludzi, pod kątem szkoleń, które będą, powiedzmy, najlepiej, nie wiem, obłożone, najlepiej sprzedawały, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał, będzie największe zainteresowanie. Będą najbardziej popularne. Najbardziej popularne. I co w ogóle będzie popularnego, więc będzie o tych trendach, ale to zostawimy sobie na koniec. Czyli podsumowanie, później plany. Myślę, że plany Was powinny mega ciekawić. I trendy oczywiście na końcu czas mostery standard. Tak, troszeczkę kącik gabinetowy. Dobra, słuchajcie. Ten rok, teoretycznie, 12 miesięcy temu, on nie zapowiadał się, że będzie wyglądał. Nikt o tym nie wiedział. My oczywiście każdego roku gdzieś tam w tym okresie grudzień, styczeń mam jakieś takie plany, co my chcemy zrobić, może jakieś nowe szkolenie stworzyć. No też sobie gdzieś tam pomału zapełniamy kalendarz na kolejne miesiące. I tak też w sumie robiliśmy na początku tego roku i teoretycznie nie wydawało się nic, że... Cóż by mogło stać na przeszkodzie. Tak, dokładnie. Plany były takie, że naszym głównym założeniem był rozwój naszego sztandarowego szkolenia, czyli terapii drwomięśniowej. Ono aktualnie wygląda tak, że mamy dwa moduły. Chcieliśmy je rozwijać pod kątem stworzenia trzeciego modułu, czwartego, zainteresowania się bardziej właśnie psychosomatyką, zainteresowania się bardziej tematem wisceralnym, właśnie chemią tutaj z tej trady zdrowia, troszeczkę rozszerzyć strukturę. Taki był plan, troszeczkę wejść w klinikę, czego aktualnie na TNM-ie nie ma. Nie udało nam się tego zrobić, ale udało nam się zrobić dużo innych rzeczy. Plan był też taki, że stworzyliśmy w sumie Justyna Żyła, tak zwana Justin Wayne, szkolenie dotyczące terapii wisceralnej, które miało swój debiut na początku tamtego roku i one teraz sukcesywnie w naszej ofercie pojawia się i troszeczkę coraz więcej, może powiedzieć, osób się tym tematem interesuje, no bo cały temat wisceralki jest taki, no trochę śliski, no nie? Znaczy śliski, ale to rozwiń, bo to mnie zainteresowało. Wiesz co, śliski pod tym kątem, że cały czas są takie gdzieś tam niedogadania okay. się, no nie? Tak, jakby tak, co tam w ogóle się dzieje, dlaczego nas to interesuje, dlaczego w ogóle grzebać w jamie brzusznej, przecież warto zrobić dietę, po co w ogóle praca manualna, to jest bez sensu, tam się nie da chwycić, nie da się ocenić, wiesz, jakby jakichś punktów referencyjnych, co gdzie jest, więc to jest taki temat, znaczy śliski akurat pasuje tutaj. Śliski, bardzo pasuje. No, bardzo śliski, to nie? Okay. No. Tak, ale to myślę, że to też często wynika jakby z takiej trochę jakby niewiedzy na ten temat i są jakieś takie różne stare mity utrwalone, że to tam właśnie, wiesz, tak się czasami śmiejemy z tego, nie? Że to takie przestawianie flaków, nie? Tak, my się z tego śmiejemy, chciałbyś komuś złapać jelito i przesunąć gdzie indziej, no bo nas to bawi, bo wiemy, o co chodzi. Dokładnie. Kogoś może nie bawić, no po prostu to tak nie działa. Nie działa i śmiejemy się oczywiście czasami z terapii wisceralnej, jednocześnie jesteśmy jakby po szkoleniach z terapii wisceralnej, jednocześnie pracujemy z pacjentami wisceralnie, jednocześnie w naszej ofercie jest kurs jedyny, który jest wisceralny, tak. Ale oczywiście tutaj wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc słuchajcie, początek roku zaczął się dość standardowo, tutaj były plany rozwojowe, jak gdyby nigdy nie sprawdziliśmy sobie szkolenia, Katowice, Rzeszów. Rzeszów był, Gdańsk się pojawił i tak dalej. Pacjenci standardowo, styczeń, luty, ładnie rozpisanie, robimy sobie fajnie terapię w naszych tutaj dwóch gabinetach
w Warszawie. I przyszedł pamiętny marzec, pamiętny kurs w ogóle, to był mega dziwny kurs w Łodzi, gdzie w połowie ogłoszono po prostu pandemię, można powiedzieć. Był wszelaki tam zakaz prowadzenia szkoleń, zgrupowań i tak dalej. Na ulicy Piotrkowskiej nikogo nie było. My chyba z Krzyśkiem byliśmy wtedy, bo było tak, że on chyba zaczął się we wtorek, czyli wtorek, środa, czwartek byłem ja z Krzyśkiem Kwiecińskim, potem dojeżdżał Maciek na piątek, sobota, niedziela. Jeszcze w środę poszliśmy sobie z Krzyśkiem na ściankę świąteczkową. O czwartku już była zamknięta. Specjalnie poszliśmy w środę, bo w czwartek już była zamknięta ta ścianka świąteczkowa. No i to było takie dużo tam kurtyzolu na początku szkolenia, bo nie wiadomo, czy robi to szkolenie, czy nie robić. Okazało się, że było stacjonarnie, częściowo zrobione zostało online. Wszyscy zostali jakby tutaj usatysfakcjonowani jakby tym kursem, więc skończyło się wszystko dobrze, no ale stresu trochę było. No i po tym kursie sobie wróciliśmy. Zrobiliśmy sobie taką małą przerwę, jakby mini kwarantannę tutaj, taką dobrowolną. I okazało się, że wszystko zamknięte jest. Gabinety w sumie też zostały zamknięte. I to był chyba w ogóle taki najmniej fajny moment, tak, że jak jeszcze my jakby wyszliśmy na prosto z firmy szkoleniowo, za chwilę o tym powiemy, no to gabinety niestety miały pauzę i tutaj część osób naszych terapeutów po prostu nie mogła zarabiać. I to jest akurat kiepskie w tym jakby tutaj całym lockdownie, bo jakby on... A to myślę, że to no, pewnie większość naszych słuchaczy tego też doświadczyła, nie? No. Tak pamiętam wtedy, że trochę więcej wchodziłem na Face'a chociażby, tam sobie posprawdzać, co się dzieje na jakichś grupach facebookowych, no to tam generalnie trochę wrzało, nie? Bo to był taki temat mocno drażliwy, no bo było wiadomo, że ta fizjoterapia jest potrzebna w tym okresie, może nawet bardziej niż w jakimkolwiek innym, a okazało się, że jakby nie można jej robić. Później znaczy, były takie dziwne zapisy, że no niby można, ale jak ktoś bardzo potrzebuje, nie? Ale w sensie to znaczy kto i jak to ustalić, więc pamiętam, że... Może ty bardzo potrzebujesz jako, wiesz, przedsiębiorca, no nie? Jako tak, no. Więc. Znaczy to był taki wolny zapis, że jakby daliśmy troszeczkę jakby wolną rękę terapeutom, że może by chcieli przyjmować pacjentów, którzy są powiedzmy w trudniejszym stanie, tak? Mają ostre dolegliwości bólowe, no ale było tak, że po prostu większość ekipy zdecydowała, że pauza. Na razie, bo część oczywiście, jest kilku terapeutów u nas, którzy po prostu mają straszny zacier, tych pacjentów mają całą masę, więc myślę, że jak oni zrobią sobie tam 3 tygodnie przerwy w ciągu roku, to prawdopodobnie nic złego się nie wydarzy, nic drastycznego się nie wydarzy. Jak potem gadałem z kilkoma osobami, to nawet stwierdzi, że w sumie dobrze wyszło, nie? Jakby odpoczęli sobie, zadbali troszeczkę o zdrowie swoje, więc wszystko wyszło na plus. Natomiast my oczywiście jakby nie pracujemy tylko w gabinecie i ten czas chcieliśmy wykorzystać jakoś inaczej. No i ten okres właśnie kwiecień-maj w naszym przypadku był super płodny. Bardzo płodny, dlatego że powstały online-nowe projekty. W sumie wtedy 2. Na początku Neurobar, który był takim kursem online-nowym. I jakby dużo osób jakby stwierdzało, że kurde, strasznie szybko to wymyśliliśmy. Tylko, że to nie było tak, że po prostu mieliśmy jakby wszystko od zera. Tylko jakby temat kursów online'owych był u nas na tapecie już od lat prawie 3. No bo... tak, tam no ze 2,5 roku chyba, może tak, więcej. Teraz nawet, może jest około 3, no nie? Wtedy było ze 2,5 roku. Miało być coś takiego, teraz mogę powiedzieć, tak, bo nie udało się i nie ma tego, ale miał być tak zwany projekt terapia i projekt terapia miał być taką platformą subskrypcyjną, gdzie będziemy troszeczkę dzielili się wiedzą inną, tak? Jakby takim ciekawszą, z spostrzeżeniami. Też mieliśmy jakby tutaj wpleść różnych specjalistów, nawet tam dietetyków, terapeutów manualnych, ruchowych i tak dalej. Ale okazało się, że po prostu jeszcze prawie te 3 lata temu, czy tam 2,5 od tamtego roku, świat fizjoterapii polskiej nie był gotowy specjalnie na kursy online'owe. Tak. I widać, bo że pojawił się jakiś taki, nie wiem, jakiś nawet webinar dotyczący jakichś delikatnych zagadnień, to zaraz było, nie można się nauczyć fizjoterapii online, to jest w ogóle katastrofa i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że mamy tyle innych ciekawych rzeczy do zajęcia się, że po prostu nie chcemy zrobić jakiś taki, tak mówiąc kolokwialnie, gówno burzy wśród swoich tam odbiorców i w internecie, więc nie przepychaliśmy tego. Tym bardziej, że projekt terapii miał być, on miał, niestety był trochę przekombinowany. Jakby na początku chcieliśmy zrobić za dużo, za dobrze, zbyt precyzyjnie i trochę jakby zakopaliśmy się pod tym wszystkim i jakby zostawiliśmy to po praktycznie roku pracy, można powiedzieć. No, tak. No więc trochę osób się napracowało niepotrzebnie, w tym również my, ale też to było pewne doświadczenie.
Tak. Po prostu już później, po tym okresie tych kilku lat, wiedzieliśmy, jak nie robić szkoleń online. To jest też bardzo cenna wiedza. Nie? Bardzo cenna wiedza. Jednocześnie potem już mieliśmy wiedzę, jak robić, bo się dedykowaliśmy tutaj, a i jak nie robić, więc mieliśmy unikalną wiedzę, żeby stworzyć po prostu bardzo dobry produkt, który się, jak się okazało, świetnie przyjął się i nie był przekombinowany. Jednocześnie przyjęliśmy bardzo fajny system. Pewnie dużo osób sobie z tego jakby nie zdaje sprawy, ale to jest tak, że to nie jest do końca tak, że projekt online'owy jest całkowicie wszystko gotowe, na tip-top dopięte i dopiero rusza sprzedaż. Tylko że jakby rusza sprzedaż, jest częściowo kurs, można powiedzieć, stworzony w trakcie. Jednocześnie wiemy, do kogo będziemy kierować, ile osób będzie zainteresowanych i wtedy dopiero w trakcie już trwania kursu, no kurs jest tworzony dalej. Mhm. Oczywiście to jest jakby pewien zapas tego wszystkiego, natomiast jakby zrobiliśmy właśnie taki odwrócony system, no nie, bo niektórzy mogą stwierdzić, że kurde, jakby zamknęli nas w marcu, a już, a wiesz, na początku kwietnia już był kurs cały gotowy, który obejmował 8 modułów wtedy i kilkadziesiąt godzin stworzonych materiałów, więc to nie do końca tak wygląda. Mhm. I chyba wszyscy tak robią, z tego co kojarzę aktualnie. Może. Z tego, co ja wiem. W każdym razie strasznie dużo pracy. Bardzo dużo pracy. Tak, no. Pamiętam, że to nas sporo wtedy kosztowało czasu i wysiłku. Tak, bardzo dużo nas kosztowało wysiłku. Oczywiście jakby podsumowując wszystko, opłacało się jak najbardziej, bo łącznie w tym roku w udziale na Eurobarku były dwie edycje, wzięło 450 osób. To jest naprawdę moim zdaniem taki wynik. My nie mamy za bardzo się z kimś porównywać, tak, tutaj, bo jeśli chodzi o stworzenia produktów online'owych w Polsce, takich większych, rozbudowanych szkoleń, to de facto prawie nie ma nikogo, można powiedzieć, no nie? Są krótsze troszeczkę rzeczy, które tam Marcel tworzy, to myślę, że to jest jedyna osoba, z którą możemy się w jakiś sposób, no nie wiem, czy porównywać, ale po prostu, nie wiem, pogadać na ten temat choćby, no nie? Uh-huh. Natomiast to jest oczywiście rynek, który będzie się na pewno rozwijał, a więc być na może pewno, tak. W 2021 będzie tego więcej. I to już jest taki, powiedzmy, delikatny wyznacznik trendów, tak? Mhm. Więc ludzie widzą, że tutaj u nas się udało fajnie, to może oni też w swojej firmie coś takiego zrobią, bo ewidentnie można zrobić dobry kurs online'owy i na naszym przykładzie to niekoniecznie jest kurs, który mieliśmy już w ofercie stacjonarnej i zrobiliśmy z niego online, bo dużo osób tak robiło, moim zdaniem to jest mega kiepska sprawa. Tak jakbyśmy zrobili... To jest tak, bo no, zazwyczaj szkolenia są też tak budowane, żeby jednak 3/4 to był ten czas przeznaczony na praktykę, nie? Mhm. I zawsze to tak wygląda dobrze, jak masz w ofercie, jak ja na przykład sobie szukam szkoleń, no to często widzę coś takiego, że tam 90% jest praktyka i tak dalej. I to w sumie może brzmieć fajnie, no ale gdybyś chciał teraz takie szkolenie, które jest w 90% praktyczne, przełożyć na szkolenie online, no to się nagle okazuje, że to po prostu nie da się, no musisz te proporcje jakoś przełożyć, nie? Może, więc... wiesz, jakby, bo były takie próby, widziałem takie, co prawda webinar widziałem takie, że była jakaś teoria, potem była praktyka, pokaz i tak dalej i później osoby po prostu szły sobie i pracowały, czyli tak było pół godziny, godzina przerwy, ale jednocześnie jak ty nie masz pacjenta w tym momencie, żadnego, z tym może popraktykować, się okazuje, że robi się troszeczkę niekomfortowa sytuacja, po prostu siedzisz jak dzwona przez godzinę, no nie? I za godzinę coś dalej będzie... Okay. Jakby działo się po prostu w sieci, więc no i nie da się tego robić, nie powinno się tego robić, powinny być szkolenia tworzone od razu albo online, albo stacjonarnie. No i my tak robiliśmy, bo na przykład szkolenie Neurobark no nie będzie nigdy kursem stacjonarnym, a jednocześnie terapii nerwomięśniowe albo masaż nerwomięśniowy nie zrobimy nigdy online. Proste, jakby to są kompletnie inne produkty. No oczywiście, można elementy wykorzystywać, my tak robimy, tak? Bo w Neurobarku na przykład są elementy z terapii nerwomięśniowej, są elementy z masażu tkanek mokich, są elementy też z innych metod, więc jak najbardziej można takie rzeczy robić, ale jednocześnie fajnie, jakby to było takie szkolenie szyte na miarę, tak? Do konkretnych potrzeb. Więc tak sobie wykorzystaliśmy ten czas. Oprócz Neurobarku stworzyliśmy też jakby inicjatywę całą, która oczywiście tworzona była do tego momentu i w sumie dalej się rozwija, czyli tak zwany Neuroklub. Neuroklub to jest tak, że podejrzewam, że część naszych słuchaczy wie, co to jest, a część w ogóle nie wie, o co chodzi, więc jest stronka, możecie jakby zajrzeć sobie, o co chodzi. Natomiast chodzi o taką platformę, gdzie rzeczywiście można byłoby wrzucić pewną część terapeutów i tak to zrobiliśmy, różnych, bo tam się okazało, że i dietetycy są, okazało się, że co prawda niedużo, ale jacyś tam lekarze są, osoby, które zajmują się kompletnie różnymi rodzajami fizjoterapii, tak? Od pracy ruchem, poprzez pracę manualną, poprzez uroginekologię, no cała masa różnych specjalistów. I tam po prostu opieramy się na trzech filarach, czyli mówimy sobie troszeczkę, jak dbać o swoje zdrowie, bo ono jest kluczowe jakby w terapii innych osób, o tym,
o różnych twardych umiejętnościach, tak? Pod kątem terapii, którą my stosujemy w gabinecie i osoby, które współtworzą klub, ale też pod kątem biznesowym, bo tego na przykład w naszej branży w ogóle praktycznie nie ma. To jest, no jest tak, bardzo że mało takich inicjatyw. Bardzo mało takich inicjatyw jest. Jednocześnie szkoda, dlatego że moim zdaniem fizjoterapeuci, trenerzy mają całą masę informacji, którą mogliby dać światu, dać, sprzedać, cokolwiek. Jednocześnie nikt nie pokazuje, jak to może być robione. I oni tak sobie po prostu dłubią sobie w swoim gabineciku, robią super fajne rzeczy, a szkoda, bo mogliby małym nakładem pracy pokazać światu, wow, zobaczcie, jakie ja fajne rzeczy robię, jakim pacjentom pomagam, i się okazało, że takich osób jest sporo i w tym Nowym Klubie też wziął bardzo dużo udział osób i okazało się, że naprawdę spora część to tacy czynni członkowie, którzy no stwierdzili, że ten rok po prostu był dla nich, mimo tego, jak się działo na świecie, jednocześnie morale są dużo niższe w społeczeństwie, no to oni wyszli z tego obronną ręką i się okazało, że ten rok był na przykład dużo lepszy niż rok wcześniejszy. No właśnie, to też mi się po prostu mega miło zrobiło, jak przeczytałem kilka takich, wiesz, postów osób, które są w Neuroklubie, że to był po prostu najlepszy rok taki w już ich w takim życiu zawodowym, bo tutaj się bardzo dużo pozmieniało, dużo się rozwinęło i tak dalej, co no często może jakoś stać w takiej sprzeczności z opiniami jakby innych osób, nie? Które no jakby nie ma co się oszukiwać, było generalnie trochę pod górkę, myślę, że wszystkim, tylko no to też było coś, co można było kreatywnie wykorzystać albo nie, nie? Więc tak, no i wielu osobom się tak bardzo, bardzo naprawdę pozytywnie udało i fajną lekcję z tego wyciągnęli, tak? Że jakby wykorzystując swój czas, który aktualnie no w tym roku ludzie mieli raczej dużo wolnego czasu, bo i okres jesienny, i okres wiosenny, i jednocześnie prawdopodobnie były takie momenty, pomimo tego, że na przykład gabinety mogły działać czynnie, to jednocześnie prawdopodobnie były takie momenty, że tych ludzi było zainteresowanych mniej, bo ludzie na przykład bali się wychodzić z domu, stresowali się troszeczkę, więc były takie prawdopodobnie momenty. Stąd się okazuje, że robiąc rzeczy, no niespecjalnie jakieś takie wyimaginowane, w Neuroklubie też nie robimy jakichś takich, wiesz, wow, w ogóle jakiś super, znaczy dobra, robimy rzeczy wow, ale chodzi o to, że nie robimy jakichś takich rzeczy, które nikt nigdy wcześniej nigdzie nie powiedział, nie zrobił, no nie? Tylko się okazało, że okej, jakby dobra, zróbmy swoje social media, pozbądźmy się jakby takiego oporu, który jest w nas. Nie wiem, czy czytałeś ostatnio rzeczy, po prostu Krzysiek Ochman, który jest też twórcą tej Neuroklubu, ma swoją koncepcję w ogóle, jest opór według Ochmana. Koncepcja oporu według Ochmana. Ostatnio słyszałem właśnie o tym, czytałem na klubie, więc mówię wow, fajne rzeczy, więc tam było dużo takich rzeczy, no nie chcę mówić jakby jakichś motywacyjnych, ale rzeczywiście część osób po prostu stwierdziła, dobra, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęła tworzyć. I takich osób jest więcej. Teraz będzie druga edycja Neuroklubu, co też powiemy sobie jakby w planach i jest no fajnie jakby po prostu do tych osób aktywnych dołączyła przynajmniej druga część tak samo aktywnych osób, żebyśmy mogli coś zrobić takiego. No tak, to już jest bardzo fajna społeczność, a może po prostu się jeszcze bardziej rozrastać. Tak, więc aktualnie jesteśmy na obszarze czerwca, no i okazało się, że końcówka maja, czerwiec to moment, że możemy wrócić do szkoleń stacjonarnych. I też wróciliśmy do szkoleń stacjonarnych, ponieważ zrobiliśmy sobie małe zaległości. Wiecie, u nas sytuacja wygląda tak, że mamy pewne zobowiązania wobec innych instruktorów. Nie do przeskoczenia. Nie do przeskoczenia. Jednocześnie te kursy, mimo że się nie odbyły, to znaczy, że nie to, że one po prostu zostały. Nie odbyły i na razie. Tak, tylko jakby ludzie jakby czekali na te szkolenia, zapłacili jakby na te szkolenia. Jednocześnie dzięki naszym kursom jesteśmy jakimś wkładem w działaniu innych firm szkoleniowych, więc te szkolenia odbyły się. No i one odbywały się czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Jednocześnie mieliśmy szkolenia, które były zaplanowane na ten okres, więc się tych szkoleń zrobiło strasznie dużo. Ja pamiętam, że w okresie sierpnia miałem, pewnie ty miałeś tyle samo, bo jak żeby inaczej, no nie? Chociaż może to się delikatnie różnić, bo prowadzimy, wiesz, osobne, może to się, osobne, tak, ale prawdopodobnie w tych miesiącach mieliśmy podobną ilość szkoleń, więc ja na przykład w sierpniu miałem 18 dni szkoleniowych. Ja nie pamiętam, że miał kiedykolwiek tyle dni szkoleniowych. Jednocześnie, wiesz, jakby normalni pacjenci, dalej tworzyliśmy Neuroklub i tak dalej, więc tego było cała masa. A we wrześniu było trochę lepiej, miałem 16 dni szkoleniowych. Znaczy nie to, że ja bym się teraz żalił, no nie, bo no tak, to też o to chodzi, ale jednocześnie była to rzeczywiście zdecydowanie większa ilość pracy niż zazwyczaj, nie? Niż zazwyczaj, na którą byłem nie byłem gotowy na taką ilość pracy po prostu. Fizycznie, no nie? No właśnie, bo to fizycznie to jest bardzo dużo pracy. No tutaj jakby jeszcze całe szczęście, że po drodze dwa takie duże szkolenia, które się odbyły, no to były kempy. Tak, ale to był lipiec. Lipiec moim zdaniem był rewelacyjny. Lipiec, tak. Początek sierpnia był super, bo to były kempy. Dzisiaj fajnie jest rzecz powiedzieć o kempach, więc możesz też to powiedzieć. Okej, okay, a no właśnie, bo ja tak bardzo też mocno psychicznie odpocząłem na tych kempach, bo
Pojechaliśmy sobie, jak zawsze, od paru ładnych lat. Jak jeździmy na kempy, no to jedziemy tam do takiej małej miejscowości Ojrzanów pod Warszawę, gdzie no po prostu wjeżdżamy sobie do lasu i nagle ucina zasięg i nie wiadomo, co się dzieje, nie? Mhm. To jest mała taka zagroda, agroturystyka, no i po prostu tylko my, uczestnicy kursu i zero jakiegoś takiego poczucia, że, no, że jest ta pandemia i w ogóle, tak bardzo mocno psychicznie od tego odpocząłem, bo byliśmy tylko w tym takim naszym gronie i nie mieliśmy za bardzo takiego kontaktu ze światem zewnętrznym, tak to sobie nazwijmy, nie? Tak, ewidentnie w ogóle. To było super. No jakby widziałem co roku, tak? Bo jakby my w Ojrzanowie chyba jesteśmy teraz, byliśmy trzeci rok, jak dobrze pamiętam. Mm-hmm. I zawsze było tak, że to była taka odcinka od świata, natomiast no w tym roku to było widać ewidentnie, tak? Że po prostu... Tak, i to było też bardzo takie naprawdę potrzebne w tym roku, żeby się od tego troszeczkę odciąć. Dzisiaj Maciek mówił, że przyda mu się teraz taka zagroda Ojrzanów, żeby wyjechać do niej. No niestety aktualnie nie wyjedziemy, bo też nie ma kempa, ale zobaczymy, może coś nam się uda udźwigać za jakiś czas. No oczywiście plany są też takie, że pewnie w następnym roku, jak wszystko będzie jakby okej, no to będzie kolejna edycja kempa. Prawdopodobnie też w Ojrzanowie. Na dzień dzisiejszy jakby nie udało nam się znaleźć miejsca, które będzie spełniało nasze oczekiwania, takie jak zagroda. No i rzeczywiście to był super czas, bo po prostu no tak jakby nie było nic. Jakby wszystko na świecie było okej, tak jak było do tej pory. No i to rzeczywiście lipiec był świetny. Ja też w lipcu, nie powiedzieliśmy o mega ważnej rzeczy, teraz mi się przypomniało w lipcu, dlatego że ja też w lipcu brałem udział w szkoleniu. To był lipiec czy to był sierpień? To był chyba sierpień? To był wrzesień. Kinezjologiczne. To we wrześniu, bo to akurat ja wtedy wyjechałem tak, sobie. Dokładnie, dlatego przypomniałem się teraz, dlatego że oprócz stworzenia jakby kursów online'owych, to my też wzięliśmy udział w fajnych... No nie wiem, czy to były kursy, spotkania w warsztatach, dlatego że stwierdziliśmy też, to też była ciekawa historia. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że tworzymy kurs online'owy wtedy. Akurat byłem umówiony z Krzyszkiem na nagrania na piątek i z moim bratem, który był modelem. I Maciek dzwoni w czwartek i mówi, hej Patryk, słuchaj, ty nie chciałbyś wziąć udział w kursie? Ja mówię, w sumie w jakim? No to był Touch for Health z... Drotą Calvite, ja mówię, a kiedy? Jutro. Mówię, jutro? W sumie nie mam specjalnie żadnych planów. No jestem mówiony na nagranie, ale dobra, mogę przeżyć to na poniedziałek, nic nie stanie. No i się okazało, że byliśmy na kursie. No to nie był kurs, bo tu siedzieliśmy we trójkę z Drotą. I po prostu jakby gadaliśmy sobie, ona pokazywała rzeczy i tak dalej, więc wykorzystaliśmy ten czas na rozwój. No i się okazało, że ten czas był bardzo owocny, dlatego że, znaczy nie pracujemy metodą Touch for Health w żadnym wypadku, ale później okazało się, że zrobiliśmy sobie brain formatting, który był fajnym wstępem do kompletnie innych wariacji kinezjologicznych, a później z tego uknuliśmy jeszcze z Dorotą bardzo fajny kurs, który dla nas zrobiła. Ona się okazała, że zrobiła specjalnie dla nas, pierwszy raz zrobiła ten kurs, jakby emocjonalny, który aktualnie jest w projekt masaż pod kątem kinezjologii energetycznej. Mhm. Natomiast no, dzięki temu no, mi się rzeczywiście bardzo fajnie tutaj poprawiła praca z pacjentami psychosomatycznymi. No i to jest jakby jedna z ciekawszych rzeczy, które zrobiłem dla siebie w tym roku. I to pociągnęło taką lawinę różnych rzeczy. Osób i moich bliskich i niebliskich, które trafiły na terapię do mnie albo do Doroty, się okazało, że pozbyły się, wiesz, jakby problemów sprzed lat 10, które nie były do pozbycia się, co było ciekawe bardzo. Więc no taki ciąg. Może być, gdyby nie pandemia, to pewnie ty byś zrobił normalnie Touch for Health z innymi ludźmi, nie byś takiego kontaktu z Drotą, odhaczone, zrobione. Ja bym wtedy zrobił kurs neuroseminars, bo taki był plan. My się z Maciekiem podzieliśmy, że on zrobi coś innego, ja zrobię coś innego i pogadamy sobie na ten temat, co fajnego było na tych szkoleniach. Ale okazało się, że wszystko wyszło jak najbardziej dobrze. No i oprócz szkolenia właśnie Doroty Kalby też zrobiłem sobie SIPS. To jest taki kurs, jak mówię komukolwiek, to nikt nie wie, o co chodzi i jest szansa, że nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, dlatego że on jest bardzo trudny do zrobienia pod kątem jakby może nie technicznym, tylko logistycznym, bo organizatorka siedzi na Kostaryce i bardzo rzadko przyjeżdża gdziekolwiek, więc czasami jest w Rosji, w Polsce tylko zaś miał być pierwszy raz, Dorota wciągnęła tutaj i zrobiliśmy sobie taką hybrydę, to był kurs, kiedyś w ogóle vloga nagram ten temat, gdzie instruktor sobie siedziała, my byliśmy w ogóle grupką tutaj chyba we wrześniu i tego kursu na razie nie będzie, bo zrobiliśmy pierwszy, drugi moduł, on ma w ogóle 7 i ta grupa będzie robiła dalej te moduły kolejne, więc tak to wygląda, więc Stress Indicator Point System, taki kurs kinezjologiczny, tak? Czyli jakby można powiedzieć, że kinezjologia troszeczkę dla bardziej zaawansowanych. Więc tak to wyglądało i można powiedzieć, że jesteśmy teraz na etapie
września, października, jest jesień tutaj. Jesienią no tak. Stwierdziliśmy, że fajnie byłoby, strasznie dużo osób też o to pytało, stworzyć coś do Neurobarku. Coś dalej. Coś dalej. Coś neuro innego, no nie? No i padł na kolano. Miało być biodro, ale padł na kolano. I jest neurokolano, kurs, który aktualnie też trwa, który okazał się być mieć jeszcze większe zainteresowanie niż Neurobark. I wziął w nim udział, aktualnie bierze w nim udział chyba tam 300, praktycznie 70 osób, więc w ogóle wow. Ja nie wiedziałem, że miał takimi liczbami operować w tym roku, więc kosmos. I fajnie, dlatego że prawdopodobnie ten kurs technicznie i merytorycznie jest dużo lepszy niż, znaczy dużo lepszy, po prostu lepszy niż Neurobark. My też się uczymy na błędach swoich oczywiście, więc fajnie. Jest trochę dłuższy, też trochę inaczej ułożony. Nie? Jest trochę dłuższy, ale i w tym roku zaczęliśmy też współpracować z tymi specjalistami. Tak? Tam się pojawił też Marek Kuś, który ma swój moduł stricte ruchowy, gdzie porusza właśnie temat treningowy, ale od takiego troszeczkę podejścia kinezjologicznego, trochę od terapii nerwomięśniowej, trochę od gdzieś tam układu nerwowego, więc w ogóle super sprawa. I tam się troszeczkę w tym roku też zespół rozbudował, bo o tym też nie powiedziałem. I no właśnie. Tak, zarówno gabinetowy, jak i tak naprawdę może nie szkoleniowy, tylko osób, dzięki którym tworzymy szkolenia wszystkie, tak? Bo są osoby, których znacie, więc o nich nie będziemy mówić, ale gabinetowo nam się pojawiła nasza menadżerka w ogóle, bo słuchajcie, okazało się, że my doszliśmy też do wniosku w tym roku, w sumie to już, znaczy w sumie to chyba to wiedzieliśmy już dawno, ale tak uzmysłowiło bardzo, że nie daje się w ogóle na menadżerów gabinetu w żadnym wypadku, bo tam jest cała masa rzeczy, których nikt nie chce z nas robić i trzeba po prostu znaleźć osobę, która będzie ogarniała Excela, jednocześnie będzie ogarniała zespoły, jednocześnie będzie... No będzie to tak spinać i tym trochę... Trochę zarządzać. Tak, będzie spinało. Na przykład jak ja się dobrze czuję jako osoba robiąca dobrą terapię, jako myślę, że nawet spoko instruktor, jako osoba w miarę kreatywna tworząca, to jeśli chodzi o ogarnianie czegokolwiek i jakby patrzenie, bo wiesz, jakby każda rzecz ma kilka rzeczy, których widzę i masę rzeczy, których nie widzę, no nie? No to ja w gabinet ma większość rzeczy, których nie widzisz, no nie? Się okazuje, że tam, że strasznie dużo umów jakichś i to nie jest problem w sytuacji, kiedy ma się gabinet jednoosobowy. Jak byłem sam, a później byłem z Moniką, a później byłem z Moniką z Maćkiem, to nie był specjalnie duży problem, bo to jest jedno mały lokal, trzy osoby do garnięcia, wszystko jest jasne, jakby to jest proste, ale jak się pojawi już osób kilkanaście, i zmieniają się przepisy. Umowy, faktury, zmienia się przepisy, wchodzi dokumentacja elektroniczna, tutaj recepcji nie ma, tu recepcja jest. No tak. Tego jest tak dużo, więc jest z nami Ewelina i ona to ogarnie i na razie wygląda to naprawdę dobrze, ewidentnie lepiej niż jak i nie było, więc tutaj nie ma co mówić. A pojawi się w ogóle też u nas Artur, który prawdopodobnie pojawi się też w jakichś, myślę, wersjach szkoleniowych prawdopodobnie, bo koleś ma gadane ewidentnie i jest trenerem u nas na siłowni. I pojawiła się Natalia, która jest fizjoterapeutką i troszeczkę mi pomaga w różnych kwestiach, więc nam się zespół terapeutyczny rozbudował, fajnie, ale nam się rozbudował zespół, dzięki którym robimy po prostu rzeczy tak, jak wyglądają, tak? Coś tam neuroklub, onaj nowy. Zaczęliśmy współpracować z fajnymi osobami, tak? Z montażystą Patrykiem, z jego żoną Anastazją, w ogóle z Hubertem, który tworzy tutaj rzeczy online'owe, z Przemkiem, który zajmuje się reklamą. Dokładnie. Kto tam jeszcze doszedł teraz? Tak sobie zastanawiam. Tak na stałe, tworząc. Nie, to chyba tyle, jeśli chodzi właśnie o taki... Nie chciałbym nikogo zapomnieć. Ja też nie chciałbym nikogo zapomnieć. Wydaje mi się, że... Nie mam tego zapisanego, jeśli chodzi o cały ten team. Bo to się... Nie, to chyba było ok, jeśli chodzi o takie osoby, które współpracują na stałe z nimi. Mhm. Tak więc zobaczcie, po prostu to też się może wydawać, że o projekt Masaż Patryk i Maciek. No to jest wierzchołkiem góry lodowej, a tak? A potem tego jest więcej, więcej, więcej. Oczywiście no tak. Tam nie będziemy mówić o Grześku, który się pojawił wielokrotnie już w tych podcastach, czy Monice, czy innych terapeutach. No, więc jesteśmy tu praktycznie pod koniec roku. Słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczy, które w tym roku jeszcze zrobiliśmy, to ruszyła nam po prostu druga edycja Neuroklubu, bo Neuroklub jest taką kontynuacją co pół roku, czyli można się do niego dostać, pół roku później robimy sobie fajne rzeczy, zadania, challenge i tak dalej. Jesteśmy bardziej ogarniętymi terapeutami i możemy to przedłużyć albo nie. No i oczywiście większość osób jakby przedłuża, bo się okazuje, że jakby no temat w żadnym przypadku nie jest wyczerpany przez pół roku. Nie możesz jakby...
nawet jakbyś był super aktywną osobą, to przez pół roku no, możesz przekazać część wiedzy, jednocześnie ty w tym półrocze też się czegoś nauczyłeś, więc jest kolejna wiedza do przekazania i tak dalej, więc on ma swoje kontynuacje. Co prawda przez pół roku skończyłaś, ale jakbyście chcieli dołączyć, to będzie taka możliwość zrobienia tego jeszcze w styczniu. Ja chyba nawet sobie zapisałem kiedy w styczniu, a w styczniu 21-25 stycznia. O, to jest taki okres, gdzie będzie jeszcze można ostatkiem sił dołączyć do nowego klubu. Ojej, więc chyba tak to wyglądało i wydaje mi się, że to rzeczy, które nam się udało zrobić. Już nie mówimy o tym, że udało nam się nagrać 26 odcinków Neurofreaków, że udało nam się stworzyć pewnie kilkadziesiąt filmów na YouTubie, że udało nam się po prostu tam wyprodukować sporo pewnie newsletterów, kilka wpisów blogowych i tak dalej, bo to są takie rzeczy jakby oczywiste, wiadomo, jakby o tym się nie mówi. Ale cały czas się robi. Cały czas się robi, tak? I to była masa pracy. No, jeszcze wcześniej. Tutaj mogliśmy powiedzieć jeszcze ewentualnie, bo to też osoba, która troszeczkę gdzieś tam zaczyna się pojawiać u nas w internecie. Co prawda chyba był tylko jeden film z Dorotą, ale też pojawia się na szkoleniu stacjonarnym. Księdzowie energetyczne, które wcześniej wspominam. Więc jeszcze temat emocji, o których za chwilkę powiemy pewnie, a wam się podoba, to jest to ciekawy temat do zastanowienia się. Dobra. Słuchajcie, to było to, co nam się udało w tym roku zrobić, więc było kilkanaście szkoleń, duże trzy projekty online'owe, cała masa zmian w gabinetach i tak dalej. I to był rok 2020. Bardzo dobry rok, podsumowując to wszystko. Podsumowując pod kątem umiejętności, pod kątem zaangażowania, pod kątem ludzi, którzy się nas dowiedzieli, pod kątem finansowym, pod kątem każdym. Fajnie to wszystko się spięło. No i mamy plany. Jest część rzeczy, które oczywiście wiemy. Oczywiście teraz bierzemy pod uwagę różne warianty, tak jakby pandemia na mnie straszne. Wtedy oczywiście pewnie przeniesiemy się troszeczkę do internetu, ale plan jest taki. Najważniejszą rzeczą, którą w tym roku chcemy zrobić, która już się dzieje, możesz o tym powiedzieć, to jest bardzo ważna kwestia. O tej pierwszej na liście. O tej pierwszej na liście. Najważniejszy o rebrandingu. Tak. Czyli po prostu będziemy się trochę inaczej nazywać. Tak, znaczy. Między innymi. Głównie, tak? Bo no właśnie, no bo wszyscy, którzy nas słuchają, oglądają, jakoś tak są w miarę na bieżąco, czyli tak przynajmniej ostatnie lata, no tak. To wiedzą, że jakby nasza nazwa, wokół której wszystko się kręci, projekt Masaż, jest taka już nie do końca trafiona. Tak, bo my coraz mniej zajmujemy się masażem. A tak, no właśnie. No, aktualnie jest jedna osoba, która stricte masuje w projekt Masaż, tak. Jest to Mira. No i jeszcze nawet to, że prowadzimy masaż tkanek głębokich, nie? To on też no, jest masażem raczej tak z nazwy, nie? Z nazwy. Więc znowu, to teraz też tylko uprzedzę dla osób, które gdzieś tam planowały się uczyć masażu tkanek głębokich. On jak najbardziej jest dla masażystów i jest to pewna forma masażu, ale tak naprawdę gdybyśmy podmienili nazwę na terapia manualna tkanek miękkich, to może byłoby nawet bardziej pasujące. Było pewnie bardziej, no ale już się tak przyjęło. Tak się przyjęło i tak to wygląda jakby wszędzie. Nie, więc jakby te pierwsze takie zetknięcie się z masażem tkanek głębokich dla osób, które masują w jakikolwiek inny sposób, to może być takie na początku lekkie zdziwko, nie? Tak, ale oczywiście większość osób jest takich, że oczywiście my wykorzystujemy masaż tkanek głębokich do swojej pracy, ale to nie jest jakby jedyne narzędzie, z którego korzystamy, no nie? No tak, tak, tak. Więc są pacjenci, którzy mogą czuć się troszeczkę oszukani, że byli w projekt masaż i to nie był masaż. Tak, albo że subskrybują kanał projekt masaż i tam już dawno o masażu nic nie było, no nie? W tym roku chyba nie było niczego, bo jak jeszcze w tamtym roku mieliśmy takie momenty, serialka, że nie? Tak, była seria na przykład masuj z głową i bo ona była spoko. Tak, w tym roku już nic takiego nie było, więc mogą czuć się rzeczywiście troszeczkę oszukani. Więc plan jest taki, że już niedługo będzie się pojawiała. To nie jest do końca tak, że nam się zmieni po prostu nazwa i po prostu w pewnego momencie wstaniecie i będzie o, gdzie jest projekt Masaż zniknął, tylko też, że będzie proces, który trwa pół roku. Jednocześnie zmieni nam się nazwa centrum szkoleniowego, zmieni nam się nazwa gabinetów, zmieni nam się w ogóle całe logo, kolorystyka i będzie to wyglądało wszystko dużo profesjonalniej. Teraz pracujemy sobie z bardzo dobrym grafikiem, który nam to wszystko fajnie spina i gdzieś tam tworzy język komunikacji, więc będą po prostu piękne certyfikaty. Mam nadzieję, że nikogo... O, też będzie też pomieszana sytuacja, że ktoś stwierdził, wow, w ogóle, czy mogę dostać ten nowy certyfikat? Ten nowy certyfikat z tego szkolenia, który był dwa lata temu. No, pewnie nie, no nie, ale... Bo on nie był robiony. Tak, on był robiony teraz, więc coś mogę powiedzieć. Słuchajcie, jest mi po prostu...
Znaczy nie wiem, czy jest... Nie, tamte też były ładne. Też były ładne oczywiście, one się wyróżniały na tle innych certyfikatów, no nie? Znaczy dla nas może po prostu te są ładniejsze, bo są nowe. Wiesz, co dokładnie chodzi? Tak. Są świeże, no nie? Zawsze w pokoju wystarczy, przestawisz, wiesz, jakby fotel w innym miejscu i już jest wow. To już jakbyś zrobił przemeblowanie. Ale czato. Nie wiem, na przykład lubię, jak coś się zmieni w pokoju, ale jednocześnie ktoś wejdzie i powie, a no, ten stary był lepszy, no nie? Więc może być tak, że komuś się ten stary będzie podobał bardziej, tak? Może komuś będzie tak, że będzie ten logo podobał się bardziej, ale jednocześnie no mamy pewien plan na ten rebranding, więc taki jest pomysł i to już się dzieje, jesteśmy w trakcie. Dobra, więc okej. Okay. Kolejną rzeczą oprócz rebrandingu jest to, że chcemy bardzo mocno zająć się rozwijaniem Neuroklubu, bo tam były stworzone fajne rzeczy, ale okazało się, że społeczność jest bardzo zaangażowana, więc na pewno będzie więcej neurobooków, będą co miesiąc pojawiały. Chłonna i pojętna. Chłonna wiedzy, pojętna, jednocześnie chcąca coś zmienić, tak? Mhm. Że oni się garną do pracy. Więc dlaczego by tego nie wykorzystać? Więc nie do końca wiem, jak będzie wyglądała sytuacja tutaj w Polsce, czy będzie można podróżować normalnie, czy nie, czy będzie można robić większe wydarzenia, czy nie, bo plan jest na konferencję dla neuroklubowiczów, plan jest na tak zwany taki tour, żebyśmy byli w różnych fajnych miastach, pozbijali sobie piąteczki i pogadali o fajnych rzeczach i zrobili takie spotkania face to face, bo co prawda część neuroklubowiczów spotykała się ze sobą jakoś online'owo albo online'owo, więc fajnie, super, ale myślę, że to by było dobre dla rozwijania całego przedsięwzięcia, żeby się więcej osób ze sobą zobaczyło, wypiło sobie jakieś takie klubowe piwerko i tak dalej, więc zobaczymy, jak to wygląda. No ale plan jest na to mega fajny, więc jak ktoś nie dołączył, to myślę, że do przemyślenia temat jeszcze. Więc klub to jest jakby temat numer dwa, jeśli chodzi o istotność, moim zdaniem, w tym roku. A to on się też łączy z rebrandingiem, na pewno to jakoś fajnie sobie scali. To się w ogóle wszystko ze wszystkim łączy. Powiedzmy, tutaj, że numer jeden. Na pewno, jak ktoś by pytał o to, czy będą inne szkolenia online nowe, bo zrobił NeuroBark, NeuroKolano, to tak, na pewno będzie jedno duże szkolenie, ale raczej w drugiej połowie 2021. Prawdopodobnie będę dotyczył okręgosłupa, bo mamy już jakby pomysł na to, jakby to mogło wyglądać i z dużych rzeczy, które chcielibyśmy pokazać. Jednocześnie pacjentów z kręgosłupami jest najwięcej w gabinetach, więc myślę, że mogło być to bardzo pomocne dla wielu terapeutów. Więc taki mamy pomysł. I no może ten rok też pewnie druga połowa, bo pewnie nam się teraz nie uda, bo jest aktualnie jak jest, jednocześnie mamy już rozgrzewanych trochę kursów, tak to jest. Będziemy pewnie rozwijać TNM bardziej, bo on aż się prosi tego, tak? Tam się kończą dwa moduły, ludzie... I co teraz? Znaczy teraz można wrócić do gabinetu i to robić, tak? Bo o to chodzi, ale on jest takim... wiesz, tak byś czytał... to jest taka sytuacja, jak ja czytałem... Jest tak, jakbyś się nauczył nowego alfabetu. Nie? Nauczyłeś się cyrylicy? Ale nie nauczyłbyś jakbyś nowego alfabetu. To super. No to teraz byś sobie poczytał coś. Tak, wiesz, to nowego alfabetu, ale tylko do literki F. I byś wiedział, że to ma większy potencjał, ale ty nie wiesz, co z tym zrobić, no nie? Ale wiesz, to akcja jest taka, jak nie wiesz, to pytaj, czego nie wiesz, ale ja nie wiem, o co pytać. To jest taka sytuacja. To jest, wiesz, co mi się kojarzy, taka sytuacja? Jak mi się to oczywiście bardzo podobało. Dwa lata temu wkręciłem się w cykl książek z Archiwum Burzowego Światła. Pierwszy temat to była Droga Królów. Ja wiesz, jakby mega długa książka, 40 stron, znaczy 40 godzin słuchania na bibliotece, bo ja to słucham tego na wyjeździe, to była nawet bocha 3 lata temu. I wiesz, już się zbliża wszystko, tych wątków porozpoczonych, wiesz, cała masa, to się zbliża do końca, a ja tak mówię, jej, jak oni to skończą w 5 godzin? Tego się nie da skończyć 5 godzin, przecież to się wszystko tak rozbudowało. Potem okazało się, że spoko, spoko, jest drugi tom i masz 45 godzin, no nie, więc więcej. Okej, słucham sobie tego drugiego tomu, a potem się okazało, że już wychodzi zaraz trzeci tom, a autor w planach ma zrobić 10. I wiesz, ja się tak czułem, po prostu podejrzewam, że ludzie po TNM mogą się czuć jak po pierwszym, wiesz, jakby... Po pierwszym tomie. Tak rozwijasz wiele wątków sagi. Tutaj, już wiesz, jakby masz fajne narzędzie, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi w tym świecie w ogóle, znasz zasadę tego wszystkiego funkcjonowania, ale gdzie ale dalsza... Ale jest jeszcze tyle przygód. Gdzie dalsza akcja, jest więcej przygód, jest więcej problemów, jest więcej kliniki, zróbmy to wszystko, no nie? Więc no, plan jest taki, żeby troszeczkę to rozwinąć. Na pewno, bo ostatnio to nawet dzisiaj ty się upominałeś, żebyśmy tutaj to wpisali, żeby wrócić do wieczornych warsztatów. Tak, no bo to było super. Kiedyś jak sobie robiliśmy, to się nazywało piątek z masażem. Teraz raczej nie będzie się nazywał piątek z masażem. Znaczy wtedy już nie będzie się nazywać piątek z masażem, bo tam znowu nie było masażu. Nie miałem no nie było masażu z masażem. Specjalnie, ale... Może było ze dwa razy coś. Nie, no oczywiście był masaż chłodnej mąki, były jakieś elementy, pewnie było trochę relaksacji. Natomiast oczywiście chcielibyśmy wrócić.
Dlaczego to było spoko? Dlatego, że ktoś mógł wpaść sobie na 3-4 godzinki troszeczkę nas poznać i metody pracy różnych instruktorów, mógł zobaczyć, czy takie podejście pracy dla niego, mógł spędzić miło wieczór. A to też często były rzeczy, które jakby nie miały bardzo dużo, może miały jakiś wspólny mianownik z innymi rzeczami, których my uczymy, ale tam były też takie jakby zupełnie świeże rzeczy, nie? Czyli na przykład... Tak. Ja pamiętam przynajmniej te, no nie wiem, mogę się za bardziej za, gdzieś tam za swoje wypowiadać. Na przykład takie dotyczące diagnostyki różnicowej, nie wiem, tam klatki piersiowej, nie? Więc to są rzeczy, których normalnie my nie robimy nigdzie na szkoleniach, ewentualnie tylko tam o tym wspominamy, że to jest ważne, no ale jakby to nie jest w programie. A tutaj można było sobie przyjść i poświęcić na to tam 3-4 godziny, żeby sobie coś pobadać, się tam dowiedzieć zupełnie innych rzeczy, nie? Tak, bo w takie sumie... trochę wyrwane niby z kontekstu, ale już przydatne tak na co dzień. Można było pójść jutro i sobie już to na swoich pacjentach porobić. W sumie one tak powstawały, jakby jak były jakieś pytania, które się powtarzały cały czas, że jak robić coś tam. Ja pamiętam, że ja na przykład miałem taki temat dotyczący diagnostyki funkcjonalnej stawu kolanowego też tam. To był też taki temat, że dużo osób na przykład na kursie MTG się wtedy pytało, że coś tam mają pacjenta z takim problemem. A na przykład oczywiście całą kończynę dolną robimy w miarę szczegółowo na kursie MTG, ale oczywiście można zrobić to... No jeszcze bardziej szczegółowo, tak? Bo MTG trwa, co prawda ktoś może powiedzieć, okej, długo, bo to 6 dni, a z drugiej strony jest jakby tylko 6 dni, jakby część tematów oczywiście nie jest jakby skończony. W sumie żaden temat nie jest skończony do końca, bo się okazuje, że jakbyś chciał poruszyć temat, nie wiem, choćby łokcia tenisisty, to się okazuje, że tego jest cała masa, tak? I oczywiście oprócz pracy z kończyną górną, to masz jakby cały system gardynu ciśnień, masz problemy oczywiście rzutowania z narządów trzewnych, masz cały problem związany z taśmami funkcjonalnymi i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo, więc można sobie spokojnie jakiś temat kliniczny wybrać i stworzyć tego warsztat i takie warsztaty na pewno będą. Być może wrócimy do takich kursów też jednodniowych. Co prawda my takich nie robiliśmy aktualnie, może będziemy, nie wiadomo, ale na przykład były takie kursy, które przedrobił Kamil Marachowski, który cieszył się dużym zainteresowaniem pod kątem kręgosłupa i jakby próbą ogarnięcia jednego odcinka, jednego dnia. Czyli tam były na przykład od technik miękkich, globalnych, poprzez lokalne, poprzez techniki mobilizacji, manipulacji na przykład na kręgosłup lędźwiowy, załóżmy, no nie? Ale na kręgosłup piersiowy. Więc to było akurat fajne i dużo osób jakby był zainteresowany takim podejściem, więc może coś takiego z różnymi strukturami w tym roku wróci. Takie mamy plany i jest też jakby pomysł na troszeczkę krótsze warianty online'owych warsztatów, tudzież kursów, dlatego że zastanawiamy się, czy przypadkiem to, że my robimy takie kobyły online'owe, to nie jest w pewien sposób dla niektórych osób odstraszające, żeby chciały wziąć w czymś takim udział, ale boją się, że kurde, to jest 8 tygodni, to jest 9 tygodni, to jest jakieś 2 godziny tygodniowo, które muszę poświęcić, nie mam tego czasu tyle i tak dalej, więc może po prostu jest odstraszające, więc na pewno jakieś lżejsze tematy, krótsze, będziemy starali się ugryźć na przykład na 2 weekendy, albo na 1 weekend, albo zobaczymy jeszcze, jakby tutaj nie jest to sprecyzowane, ale taki pomysł, taki pomysł mamy, już też mam jakieś w głowie, mam pomysł, co bym chciał takiego stworzyć. Więc to chyba są w większości nasze plany. No oczywiście jest też opcja współpracy z innymi osobami, jak na przykład z Markiem Kusiem, stworzenia kursu stacjonarnego, stworzenia kursu online'owego, znaczy stworzenia kursu z Markiem, jest kurs nagrany już, co jest ciekawe, on po prostu czeka sobie grzecznie, czeka sobie na dobry moment i prawdopodobnie dobry moment będzie wiosną tego roku, więc jeżeli was interesuje trening motoryczny, trening medyczny w wariancie kursu online z dobrym trenerem, no to jest taka szansa i to będzie też dostępne. Dobra, słuchajcie, to były nasze plany, czyli jesteśmy po podsumowaniach, jesteśmy po planach, czas na trendy, trendy fizjoterapii. I Maciek, co będzie popularne w 2021 roku, jeśli chodzi o naszą branżę fizjoterapii i po prostu branżę terapeutyczną, może nie tylko fizjoterapii, no nie? No ja generalnie śledząc tak mocno, w którą stronę idą badania naukowe, no to one cały czas, przynajmniej w terapii manualnej, no bo tym się najwięcej zajmujemy, to cały czas to krąży wokół neurofizjologii. I tak, cała ta pętla neurofizjologiczna się robi taka coraz bardziej ciasna, nie? Na terapii manualnej. Dużo się do tego sprowadza. Więc myślę, że no po prostu to ten przedrostek neuro będzie w takim jeszcze większym natarciu. To będzie się raczej rozwijało, nie? To jest taki duży, duży powrót do tego tak naprawdę po latach. Bo gdzieś był taki okres, że ta neurofizjologia była taka istotna i później się na chwileczkę tak zachłysnęliśmy powięzią, a
później się okazało, że tą powięź w dużej mierze, no oczywiście ja to teraz uproszczę, żeby też się nikt nie poczuł jakiś tam mocno urażony tym, ale że to też jest w ogromnej mierze to nadal jest neurofizjologia, nie? Że po prostu ta powięź też jest takim organem czucia, więc też czymś, co przekazuje informacje do góry, więc no znowu to jest, znowu wracamy w ten sam nurt. Tak, jednocześnie wydaje mi się, że wcześniej, jak był jeszcze przed technikami powięziowymi ten temat neurofizjologii w terapii manualnej, to było tak, że ta teoria, ona była gdzieś blisko, ale te narzędzia były takie ubogie. Trochę wiesz, o co chodzi, no nie? No. Czyli jednocześnie, wiesz, jakby mówiłeś dużo tutaj o wpływie na budowę układ nerwowy, na środkowy, na bodźcowanie, a później okazało się, że po prostu jeb zestawu, no nie? I temat jakby załatwiony, a teraz się trochę robi tak. To no, były też te koncepcje takie bardziej ruchowe, nie? Czyli na przykład tam PNF, który też nie wiem, czy do dzisiaj on jest jakoś tak dobrze jakby zrozumiany w tym naszym środowisku, no bo tam też się jakby wszystko wokół tego kręciło. No i to było jakby też, no, moim zdaniem, tak mogę chyba się tutaj wypowiedzieć, bo trochę czasu jakby przepracowałem tą metodą. Dosyć fajne, no ale znowu, dla jakiejś tam pewnej wybranej grupy pacjentów coś, co się moim zdaniem fajnie nadawało, a dla części pacjentów można było coś po prostu znaleźć dużo bardziej precyzyjnego. Więc to też jakby fajne jest to, że to się gdzieś tam cały czas rozwija przez takie bardzo, no przede wszystkim myślę, że podejście osób, które praktykują. Nie? Fizjoterapię dopiero gdzieś tam później za tym idą dalej jakieś badania i powiedzmy twardsze dowody, nie? Tak, podsumowując, tutaj mamy opisane neuro jeszcze w większym natarciu, czyli na pewno będzie układ nerwowy jakby na dzień dzisiejszy na pierwszym miejscu, znaczy on de facto jakby powinien być jakby dość wysoko w priorytetach mocno, więc fajnie, bo daje to duże możliwości pracy. Prawdopodobnie będzie troszeczkę też większe zainteresowanie tematami emocjonalnymi w naszej branży, dlatego że no ten rok na pewno tutaj dorzucił swoją cegiełkę do tego wszystkiego i się okazało, że troszeczkę więcej stresu niż mieliśmy, albo na przykład zauważyliśmy, że tego stresu mamy więcej, albo zauważyliśmy, że jesteśmy bardzo mocno zależni od tych bodźców stresowych, więc temat emocji jest otwarty, więc prawdopodobnie sporo osób zainteresuje właśnie tą somatyzacją problemów emocjonalnych, stąd zakładam, że takie podejścia jak terapia szkokrzyżowa, czy właśnie gdzieś tam różne podejścia psychosomatyczne, to na przykład uczy Kuba Stępnik, czy choćby kinezjologia energetyczna będzie taka, powiedzmy, bardziej... Też w natarciu. Bardziej, tak, w natarciu, no bo po prostu no to... Będzie po prostu... To jest dobre. To będzie jeden front, tylko po prostu gdzieś będzie ta główna szarża i gdzieś będzie skrzydło. Nie? Tak, tak, to będzie jazda konna, no nie? Tak jest. Dokładnie, więc tak. Emocjonalni tutaj... łucznicy. Emocjonalni łucznicy. No właśnie nie, łucznicy są już z tyłu troszeczkę. Oczywiście wiadomo, że strzały są pierwsze, no nie? I tak dalej. Ale no, myślę, że jakbym tutaj tak dałbym sobie, tak sobie ich... to zwizualizowałem. Myślę, że osoby, które pracują właśnie emocjonalnie, no to będą właśnie tymi końmi. Znaczy nie końmi, tylko tymi... Konnicą. Konnicą, dokładnie, tak. Okay. Husaria. O, mocne. Tak, mocne, dokładnie. Mocne. Jeśli chodzi o koncepcję pracy ruchowej, to na pewno trening medyczny. Na pewno trening medyczny, na pewno taki trening stricte. No oczywiście słowo funkcjonalne jest już takie mocno wiesz, obite i pytanie, jakie ruchy są niefunkcjonalne. Raczej większość ich jest, tylko jedne są bardziej drugie, jedne są bardziej kwadratowe, drugie bardziej płynne. Natomiast jakby taki trening jeden na jeden, gdzie już nie będzie jakby stricte, chociaż już tego nie ma, tak? Już mało kto pompuje bica na siłowni. No raczej tak. To taka kulturystyka to gdzieś tam już no trochę czasu temu chyba. Tak, raczej odeszła do... Znaczy trudno powiedzieć, czy odeszła do lamusa, bo dalej są osoby, które to lubią, ale coraz więcej jest osób, które przychodzą na siłownię jednak po to, żeby być zdrowsi, a trochę mniej po to, żeby jakoś wyglądać konkretnie, nie? Tak, więc jeśli chodzi o taki trening zdrowotny, medyczny, na pewno to będzie bardziej popularne i myślę, że coraz więcej osób zainteresuje się uroginekologią, co już też zauważamy na przestrzeni ostatnich lat, że jest coraz więcej osób na kursie, którzy się tym interesują, szczególnie na przykład na terapii nerwomięśniowej, takich osób jest więcej, czy nawet na MTG jest dużo osób, które mówi o swoich planach, żeby chciało pracować z kobietami w ciąży, po ciąży, w połogu i tak dalej, więc tak. Fajnie. Myślę, że jakby ten problem i zapotrzebowanie to pewnie było od bardzo dawna, czy może nie wiem, czy chyba też nie przesadzę, jak powiem, że od zawsze, tylko to przestało być takim tematem tabu, nie?
I po prostu jakby się zrobiło te pole faktycznie do tego, żeby, tak, żeby wykorzystywać tą terapię. Może tutaj nie dopisaliśmy jeszcze, ale warto było wspomnieć troszeczkę o stomatologii, problemach właśnie gdzieś tam w obrębie czaszki. Znaczy dla mnie to się bardzo mocno łączy z tematami emocjonalnymi, z tematami, wiesz, z psychosomatyką, z układem nerwowym, ale teoretycznie no, oczywiście są osoby, które się specjalizują w pracy w obrębie głowy i stawów skrążuchowych, zgryzu i tak dalej, więc to też jest taki temat ciekawy. No i to są takie rzeczy, którymi się podejrzewam, że warto było zainteresować, bo to też nie wynika z tego, że to jest modna, później w ogóle nie będzie, tylko tak jak mówiliśmy już kiedyś, że to jest pewnego rodzaju ewolucja, bo się okazuje, że możemy więcej zrobić, tak? Wątpię, żeby było tak, że za 20 lat wrócimy do terapii manualnej i będziemy robić ślizgi w stawie. Mało prawdopodobne. Raczej nie. Chyba, żeby się wydarzyły jakieś, nie wiem, apokalipsy na świecie, wiesz, ludzie wrócili do kamienia, kamienia łupanego i potem, wiesz, i znowu fizjoterapia się odradza i znowu ta sama sytuacja, no nie, znowu tam weterani i tak dalej, jakby, a innej sytuacji jakby nie widzę specjalnie. I to było chyba tyle, jeśli chodzi o trendy. To jest też taki, o, moment, możemy też wrócić, jak gdyby... Sorry, się wodą chyba zakrzyczyłem. No właśnie, widzę, wodą się zakrzyczyłeś. Tak, tak, tak. Pod wrażeniem, dlaczego? Bo konica tutaj? Nie, to chyba pod już, to mnie trzyma po tych czasach kamienia łupanego. No tak, no dobra. Tak, myślę, że to jest taki moment, że dużo osób się uśmiechnie tutaj, no nie? Jakby po tym tekście. Ja też, żeby nie było, nie chciałem nikogo obrazić, tak? Jak zrobić ślizgi w stawie. To jest spoko, ale wydaje mi się, ja też byłem na tym etapie, że można zrobić coś lepiej. Można. Znaczy, wiesz, ja tam nadal jestem też za tym, że te ślizgi są czasami potrzebne. Tak, po tak, tak, jak najbardziej. To nie powinno być jedyne narzędzie tak w skrzynce. Żeby trakcje też tak, się tak zdarza robić w gabinecie, no nie? Jakby diagnostycznie i terapeutycznie jak najbardziej. Słuchajcie, dobra, przechodzimy sobie do takiego kącika gabinetowego. Czas Monstery. Maciek tutaj może się na razie wykazać. Myślę, że teraz jak powiedziałeś mi o tej trakcji, to mi się przypomniało coś zupełnie innego. Okej. Okay. Bo jakiś czas temu miałem po prostu taką pacjentkę, u której robiliśmy już... O, teraz sobie zdałem sprawę, że ja gdzieś o tym chyba kiedyś mówiłem. Dużo rzeczy robiliście? Tak, i to za bardzo nie hulało. To ci mi na pewno mówiłeś, no nie? No, tak, bo przyszła pani akurat, ona miała generalnie... No, tak, miała problem z refluksem żołądkowo-przełykowym, bo to jest ostatnio 3/4 moich pacjentów. Mm-hmm. Jakoś tak mi to dobrze chyba siadło i faktycznie ta terapia jest dosyć skuteczna. No i to był jakby jeden z jej problemów, plus problem z biodrem. No i generalnie o ile refluks bardzo szybko się udało ogarnąć i tutaj spoko, tak problem z biodrem, no w ogóle. Mhm. Mi się wydawało, że to będzie taki no, tak zwany easy job, nie? Mhm. No ale już też lata praktyki nauczyły mnie tego, że nie można tak z góry mówić, że coś będzie łatwe albo nie, bo później się okazuje, że często jest zupełnie odwrotnie. No i w jej przypadku właściwie no, na to biodro wszystko, co mi się udało tam znaleźć takiego, to tak no w ogóle jakby to nie było adekwatnej poprawy w stosunku do tego, co się udało zrobić. No i ja już po prostu byłem taki trochę zrezygnowany i zostało mi gdzieś tam 15 minut do końca terapii. No myślę, no dobra, no to musimy po prostu zrobić taką konkretną trakcję w tym stawie i zobaczymy, bo naprawdę już byłem spłukany z pomysłów, co się raczej rzadko zdarza. Mm-hmm. No i zrobiliśmy sobie taką trakcję w tym stawie biodrowym, takie dobre 10 minut. Gdzie trakcja w różnych tutaj kierunkach? W jednym kierunku, po prostu 10 minut trakcji. Okay. Ale znaleźliście na przykład, że był problem stricte na przykład stawowo-więzadłowy tutaj, że był na przykład problem więzadłowy i chciałeś to przetorować? Tak, on był, tylko jakby okay. Tak ze wszystko, co robiłem w tym kierunku, żeby go tam faktycznie tak okay. Neurofizjologicznie tam, wiesz, czyli jakby doszedł, że przeczytam, wiedziałeś, że są więza, to torebka stricte. Tak, ale one nie wydawały okay. mi się wtedy jakby takie priorytetowe, bo dobra. Było dużo rzeczy dookoła, które też się na to składały. I to w ogóle jakby niczego, to zmieniało jakby jej... działanie układu nerwowego, ale jakby percepcja bólu i jakby ta sprawność tego biodra w ogóle się nie poprawiała. Czyli zrobiłeś inne rzeczy i się okazało, że teoretycznie one zaczęły lepiej działać, ale one ale pani dalej... nie odczuwa żadnej okay, poprawy. Dobra. No i po prostu zrobiliśmy tą trakcję, a ten ból się utrzymywał tam od na 100 lat. Mhm. I też nie byłem pierwszym terapeutą. No. I po prostu pani sobie usiadła i powiedziała, o Boże, pierwszy raz mnie nie boli od parunastu lat. Mm-hmm. Ja tak myślę, no dobra, no po trakcji to też tak może być, że tam trochę odciągniesz te struktury, trochę dasz luzu i myślę, no dobra, to nie ma co na razie mówić hop, bo to ja mówię, to zobaczymy. Mm-hmm. No i generalnie się okazało, że pani przyszła na kolejną wizytę po tam 2 tygodniach.
Już od tamtego momentu nic nie boli, jest w ogóle wszystko torpeda i tak nawet nie bardzo wiedzieliśmy, co robić na tej jeszcze kolejnej wizycie, bo aż się nawet po prostu się umówiliśmy, bo byłem przekonany o tym, że taka prosta trakcja jest na pewno tym, co już ktoś przede mną musiał zrobić, bo też nie byłem pierwszym terapeutą. Niestety. Poza tym wydawało mi się, że to będzie trochę za mało jednak, żeby tą sytuację tak poprawić o 100%. No i się okazało, że tak. Także jakby mój wniosek z tego jest taki, że no wracanie do podstaw czasami jest no bardzo sensowne, nie? Tak, ale jakby wiesz, jakby terapia najczęściej manualna jest prosta, no nie? W sensie jakby dojść do przyczyny i tak dalej, szukanie tego, dlaczego te biodra, dlaczego te więzadła problematyczne, no to jakby jest trudniejsze, ale stricte sama terapia jest w miarę prosta. I tutaj z jednej strony jakby, bo my często mówimy jakby kursantom na TNM-ie, że nie warto robić, jeśli jesteście którymś tam terapeutą, to nie warto robić tego, co robili inni. No minus jest taki, że do końca nie wiemy, co robili inni, bo pacjenci też jakby wiedzą swoje, oni oczywiście wiesz, jakby zmieniają nazwy, pokombinują i jakby mówią w ogóle o czymś o innych rzeczach. I żeby iść od czegoś od razu innego, tak? Natomiast z drugiej strony jakby czasami są takie basicy pominięte, no nie? Jakby i to jest taki problem troszeczkę, jak jesteś którymś terapeutą. Ja natomiast tutaj powiem jeszcze, bo myślę, że podsumowanie roku jest takim fajnym momentem. Miałem kilku ciekawych pacjentów w tym roku, a jakby nawet tych najciekawszych sobie opisam na swoim Facebooku, więc jak jesteś zainteresowany, sobie poszukajcie różnych case'ów. Natomiast w kontekście tych może bardziej rzeczy w trendach, tak? Bo akurat mi się tak zdarzyło, że nie wiadomo dlaczego, ale troszeczkę zmieniłem swoje jakby nastawienie pod kątem zainteresowania się właśnie psychosomatyką, energetyczną, kinezjologią i tak dalej, to mi się strasznie mocno zmienił profil pacjenta i to też było fajne. A może ja na nich inaczej patrzyłem, ciężko powiedzieć jakby co tutaj było główną rzeczą. Natomiast ostatnio opisałem fajny przypadek pani Moniki, która... To było mega ciekawe, bo ja pamiętam w ogóle, jakby ona przyszła do mnie i pytam się, czy ma jej przychodzić, zawsze takie pytanie zadaje. Ona mówi, że ona nie wie, jak to powiedzieć, no nie? I rzeczywiście okazało się, że po prostu była taka mega osłabiona, mega wypalona, do tego stopnia, że wiesz, sobie leżała na pleckach i miała stopy oparte o leżankę w skarpetkach, to jej się ześlizgiwały stopy z leżanki. I ja mówię, proszę trzymać, mówi, nie mam siły, no nie? I tak naprawdę było tak, ja mówię, kurde, ale mocno. I się okazało, że wiesz, miała tutaj i jakby cesarkę, wyrostek robię i tak dalej, jednocześnie przez trzy wizyty, trzaskaliśmy sobie, wiesz, emocjonalne korekty i tak dalej. No i fajnie, bo na zwiedzę wizyty przychodziła w ogóle w lepszym stanie. Bardzo fajny, taki świadomy pacjent, tutaj, wiesz, dajesz trud, pracę domową, ona, wiesz, medytuje, ona robi to, ona, wiesz, tutaj, jak mnie powiedziałbyś przez miesiąc, dwa razy w ciągu dnia po 15 minut, to nawet dwa razy po 15 minut w ciągu, wiesz, dnia, wszystko w sumie nierobione, więc mega, mega fajnie. I ostatnio może być, że zakończyliśmy pracę z nią po sześciu wizytach, czy tam po pięciu. Pewnie zobaczymy się jeszcze kilka razy, tylko wiesz, jakimś takim dużym rozpiętością czasu po trzech, po kilku miesiącach. Ale to była fajna opcja, bo lubię takich pacjentów, których wiesz, po prostu jakby... To jest jak cebula, no nie? Trzeba ich trochę obrać. I tak powoli tutaj. Mm. Bo są pacjenci, gdzie po prostu możesz wziąć, że on jest jak cebula, ty bierzesz nóż, bach, napój i wiesz, wchodzi do środek, no nie? A czasami jest tak, że wiesz, musi przygotować tutaj, zrobić rzeczy, które najbardziej przeżyły układ nerwowy, później to, potem prosta edukacja, od centrum brzusznego, tutaj fundamenty, budujesz. Trwa to. My się spotkaliśmy z nią w lipcu, tak? Czyli lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień widzieliśmy się, 6 miesięcy, no nie? Bardzo dużo pracy, mojej trochę, jej cała masa. I bardzo fajny przypadek, który tak w miarę staram się opisać, aczkolwiek pisanie o tematach emocjonalnych jest jakby trudne, jakby do końca mi jeszcze nie idzie, to tam ludzie piszą po klepkach, mnie klepią, że dobrze Patryk, taki temat poruszę, ale nie bardzo bym jak to poruszyć, no nie? Bo no tak, z gruby to też jest takie trochę wyrwane z kontekstu, nie? Bo tak, jednocześnie wiesz, jakbym napisał nawet. I jednocześnie bym to wszystko powiedział. To jakby, wiesz, ciężko sobie wyobrazić, jak pracujesz rzeczywiście, no nie? Bo to nie jest rozmowa jak psychoterapeuta, że siedzisz, rozmawiasz sobie i mówisz mu różne rzeczy i tak dalej, tylko to wygląda w ogóle inaczej, więc ja nie wiem, kiedy będę mógł tak normalnie o tym powiedzieć, napisać, cokolwiek zrobić. No, jeśli w ogóle chodzi o emocje, to też zauważyliśmy, że jak poruszamy ten temat gdziekolwiek, czy to w formie webinaru, czy w formie odcinka Neurofreaków, czy w formie czegokolwiek, to jest to bardzo... Znaczy jest to dużo lepiej klikalny, popularniejszy niż każdy inny materiał. No i tak wyciągamy wnioski, że jest to temat, który pewnie dotyczy bardzo dużo osób i którzy nie wiedzą jak bardzo, co mogą z tym zrobić w ogóle. No tak, więc... bo to w ogóle też jak czasami rozmawiam z osobami różnymi na kursach, nie? No to mówią, że po prostu jak mają taką możliwość pracy z kimś jeden na jeden, i to już nawet bez względu na to, gdzie to jest, bo to może być
tak, że sobie gdzieś tam nawet mają dla kogoś 15 minut dziennie, ale codziennie przez jakiś dłuższy czas, no to po prostu z tymi ludźmi rozmawiają też o różnych rzeczach, no i okazuje się, że no, tych problemów jest faktycznie bardzo dużo, bo nawet problem, który jest taki stricte somatyczny, może dawać swoje konsekwencje takie emocjonalne. No i po prostu często terapeuci mówią, że mają z tym trochę problem, bo oni jakby wiedzą, jak po prostu pacjenta wysłuchać, ale co z tym zrobić dalej, żeby mu się faktycznie też lepiej poprawiło? Coś oczywiście innego niż samo słuchanie, które też oczywiście nie jest złe, ale czy coś może po prostu za tym pójść dalej? Więc myślę, że no w ogóle ten nasz zawód ma do tego też takie duże predyspozycje, żeby móc na tym polu trochę sobie podziałać. Tak, ewidentnie tak. Stąd te trendy są moim zdaniem optymistyczne dla wielu osób, które aktualnie mają też problemy właśnie gdzieś tam pod kątem somatyzacji emocji i tak dalej, tego stresu emocjonalnego. Więc jest szansa, że oni po prostu znajdą terapeutę, który będzie im mógł pomóc. I będzie duża szansa, bo coraz więcej osób się tym interesuje, więc super. Tak, słuchajcie, to był nasz kącik terapeutyczny, czyli tak zwany Transmostery. I nim oczywiście standardowo kończymy odcinek, więc tak to wyglądało. Dziś troszeczkę wam powiedzieliśmy o swoich osiągnięciach z tego roku, o planach następnego roku, następny rok i o trendach fizjoterapii, co było tematem odcinka. Jeżeli chcielibyście pochwalić się, jak wyglądał wasz rok oraz jakie macie plany na rok 2021, to oczywiście zachęcam was gorąco w komentarzach, szczególnie jeżeli oglądacie na YouTubie. Oczywiście oprócz YouTube'a ten podcast możecie znaleźć na wszystkich aplikacjach podcastowych. Byłoby nam super miło, jakbyście zostawili recenzję na nowy rok na podcastach Apple, na iTunesie. Byłoby super. I to nam na pewno zrobi robotę i dobry dzionek. I to było tyle. I widzimy się za dwa tygodnie, w środę, po południu, a w sumie nawet wieczorem, bo to jest godzina 19. Dzięki bardzo za uwagę i za ten czas, który tutaj poświęcacie nam i że w ogóle takich dużo fajnych rzeczy piszecie o neurofreakach, że to jest temat, który podcast, który wam przypadł do gustu. Ostatnio ktoś pisał, że 300 kilometrów jechał gdzieś tam. Tak, tak. 300 kilometrów jechał i słuchał neurofreaków. Ja bym nie dał rady. Ja też nie. Dobrze, 300 kilometrów, ale naprawdę podziwiamy, szacun tutaj za takie osiągnięcie. Słuchajcie, mega dzięki za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Patryk. Maciek. Hejka. Piona. And don't you give me a dime.